drodzy przyjaciele, gospodarze z Zagnańska i z okolic. Jesteśmy z Gosią bardzo wzruszeni, bo Gosia pochodzi z tej ziemi. Przyjechaliśmy tutaj z Gosią nie tylko ze względów sentymentalnych, czy nawet nie głównie ze względów sentymentalnych, chociaż spotykamy tutaj na każdym kroku ludzi bliskich i z rodziny, i przyjaciół. Jest ambitny plan, aby zbudować wielki łuk nad Barszkiem. Nie po to, żeby komuś imponować, tylko po to, żeby na trwałe uratować to drzewo. Ale to jest także symbol tego, czym się chcemy zajmować jako państwo, jako rząd. Myślę tutaj przede wszystkim o opiece nad tymi, którzy potrzebują tej opieki najbardziej. Tak jak Dom Bartek. Schorowany, mocno pokręcony, w bardzo poważnym wieku. I tak jak opiekujemy się tym dębem, trzeba się opiekować również ludźmi. Tak jak wspomniałem, dzisiaj podjęliśmy pierwszą taką decyzję dotyczącą opieki całodobowej, tej najtrudniejszej rodziny, opieki nad niepełnosprawnymi. Ale też przyjechaliśmy z Gosią tutaj, będziemy jechali także do Skarżyska, do szkoły rodzenia. Bo tak jak trzeba dbać o najstarszych, trzeba też dbać o tych, którzy dopiero na świat przychodzą, inwestować w nasze dzieci jeszcze od tych pierwszych momentów, tych prenatalnych. Ale panie premierze, obok tego, że pan ma dzisiaj olbrzymią satysfakcję, że to, co się tutaj dzieje w tej chwili na pana oczach, to jest pana decyzja. My o tym doskonale wiemy, bo wiemy, jak to się działo. Kiedy pan wydał swoje polecenie i przekazywał, powiedzmy, czy ostatecznie pan minister Gawłowski, czy też powiedział pan Wiater i tak dalej, wójtowi i nadleśniczemu przekazywali wszystko to, co zaowocowało dzisiaj za 220 tysięcy złotych na podwórko. I przede wszystkim olbrzymia satysfakcja do decydenta. Dziękujemy i dziękujemy, jeszcze raz dziękuję. Dużo zdrowia, bądź mocny, pamiętaj, bądź mocny.